taka osoba, jakim jest komendant główny policji, który jest dzisiaj swoistym, no nie powiem jeszcze pośmiewiskiem, ale proszę zwrócić uwagę, otwieramy internet, na dobrą sprawę ilość dowcipów, memów na temat komendanta głównego, to powoduje, że tak de facto on stracił swój autorytet. Każdy potencjalny terrorysta może w Polsce przy infrastrukturze krytycznej być, nic mu się nie stanie, a w związku z powyższym ma potencjalne możliwości zrealizowania swoich zamierzeń, jeżeli były to zamierzenia terrorystyczne. Na początku przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy mieliśmy bardzo daleko idące czystki kadrowe, nie tylko w polskim wojsku, ale także w policji. Niejednokrotnie stawiano na osoby, które są, które określalibyśmy jako mierne, ale wierne. A co za tym idzie, no osoby, które niejednokrotnie nie mają doświadczenia, nie mają oparcia w swoim środowisku zawodowym, natomiast są bardzo dobre dla polityków. Pierwszy raz w Ekspresie Biedrzyckiej Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji za czasów pierwszego okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. To warto podkreślić w kontekście tego, o czym dziś będziemy rozmawiać. Były prokurator krajowy. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Dzisiaj adwokat. Będziemy rozmawiać dzisiaj przede wszystkim o stanie polskiej policji i stanie zaufania polskiego społeczeństwa do tegoż i o samym komendancie Szymczyku, wobec którego narasta coraz więcej kontrowersji, coraz więcej znaków zapytania, coraz więcej wątpliwości. Wiemy, że sam pan generał Szymczyk nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Zdaje się, no nie ma żadnej refleksji dotyczącej ani swojej działalności, ani ludzi sobie podległych. No ale rzeczywiście tych znaków zapytania pojawia się coraz więcej. Opozycja mimo wszystko dymisji się domaga. Ja poprosiłam naszych widzów, żeby komentowali dzisiaj naszą rozmowę, zadawali ewentualne pytania i wyrażali swoją opinię dotyczącą policji. Jeśli pan pozwoli, przed pierwszym pytaniem kilka przykładów. A propos tych Hiszpanów, też pan na pewno o tym słyszał. Trzeba było zgłosić, że źle zaparkowali, to by im mandat milicja wystawiła i odebrała łódkę. Jak widzę milicję, to od razu uciekam, pisze następna osoba. Żadnego zaufania do milicji. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy piszą milicji. To jest też zastanawiające. Ani do żadnej innej instytucji państwowej. Żadnej. Następne osoby piszą o tym, że państwo polskie zapisowców zmieniło się w opresyjnego okupanta. No i takich komentarzy jest znacznie więcej. Bardzo krytycznych wobec policji. Tak ogólnie najpierw, panie ministrze. Co się stało, pana zdaniem, że tak bardzo spada zaufanie do grupy, która kiedyś była na czele tych rankingów, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne? Tak, to jest dobre pytanie. Natomiast na nie jest dosyć trudna odpowiedź. Choć z drugiej strony te przykłady, które pani dzisiaj podała, stanowią swoistą odpowiedź w tej sprawie. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wielość krytycznego ostrza zaczyna spadać na kierownictwo tej policji, no to to już jest problem. A w związku z powyższym, skoro te przykłady, które pani przytoczyła, w dużej części dotyczą samego komendanta głównego policji, to cóż mówić o pozostałych osobach? Skoro ten komendant ma być wzorem, ma być tym numerem pierwszym, jak to sama policja, sami funkcjonariusze policji określają, no to cóż, jego wpadki rzutują na pozostałych, a w związku z powyższym no, mamy taki obraz. Te słowa w postaci nazywania policji milicją też dużo mówią, albowiem milicja jako formacja jest formacją, która się skompromitowała, formacją historyczną, dlatego zmieniliśmy nazwę między innymi na policja wzorem zachodnich państw demokratycznych. No i niestety ilość krytycznych uwag również ogniskuje się w tej nazwie. No dobrze, tylko teraz pytanie, panie ministrze, jak to jest, że po tylu wpadkach nie ma dymisji generała Szymczyka? Proszę sobie wyobrazić sytuację, że cofamy się do lat, kiedy pan był szefem MSWiA. Czy pan w ogóle brałby pod uwagę pozostawienie takiej osoby na stanowisku już po samej historii z granatnikiem? Proszę zwrócić uwagę, historycznie rzecz biorąc, jeden z moich zastępców, wiceministrów, no powiedzmy sobie, nie chcę użyć słowa skompromitował się, ale no, w jakiś sposób swoim zachowaniem
oddziaływał negatywnie, no, wysyłał funkcjonariuszy policji po różnego rodzaju napoje. No, no, no nawet po fast foody, z tego co pamiętamy. Tak. I tak, w związku z powyższym, no, ponieważ było to ujmą na honorze, na mundurze policyjnym, uznałem, że ten wiceminister nie powinien dalej piastować swojej funkcji i wyjednałem u premiera jego odwołanie. W związku z powyższym, tak drobne przykłady, które tutaj przytoczyłem, ale które jednak były bardzo krytykowane przez społeczeństwo, przez świat dziennikarzy, co rzutowało na negatywny obraz całej formacji, no dzisiaj to tych przykładów mamy bez liku i one są o wiele gorsze, a co za tym idzie, no trudno powiedzieć, żeby tego taka osoba, jakim jest komendant główny policji, który jest dzisiaj swoistym, no nie powiem jeszcze pośmiewiskiem, ale proszę zwrócić uwagę, otwieramy internet, na dobrą sprawę ilość dowcipów, memów na temat komendanta głównego, to powoduje, że tak de facto on stracił swój autorytet w stosunku nie tylko do społeczeństwa, którego ocenia, ale do samych funkcjonariuszy policji, którym kieruje. Oczywiście policja jest formacją mundurową, jest hierarchicznie podporządkowaną, no będzie słuchać poleceń, ale też jego zdolność dowódcza w sposób diametralny no, się zmieniła, zmniejszyła. No i pojawia się jeszcze jeden problem, panie ministrze. Pojawia się jeszcze jeden problem, dlatego że rykoszetem dostają zwykli funkcjonariusze, którzy są Bogu ducha winni, którzy poszli do policji w dobrej wierze, chcąc ten zawód wykonywać z największą starannością. I wielu takich funkcjonariuszy jest, tylko oni w tej chwili są takim odbitym światłem tego, co dzieje się na najwyższych szczeblach policji. I to jest też poważny problem. To jest problem również dlatego, że ci funkcjonariusze, jak sama pani słusznie podkreśliła, niejednokrotnie są krytykowani poprzez pryzmat kierownictwa. Krytykowani to mało rzecz biorąc, z nich się zaczyna społeczeństwo śmiać. Dzisiaj każda drobna wpadka funkcjonariusza policji urasta do problemu, dlatego że no, jest pewnego rodzaju kula śnieżna. No, ja dzisiaj otwieram internet i czytam o sytuacji, gdzie jeden z zastępców komendanta robi raban w restauracji, obraża gości hotelowych. No, no nie ma dnia, w którym tego typu informacji do nas nie docierały. Panie ministrze, wiemy, że mamy najniższe poparcie dla policji w ogóle w dekadzie, w całej dekadzie. Po protestach kobiet, ja pamiętam, że sprzeciw, a właściwie brak zaufania wobec policji deklarowało 60% Polaków. Takiej sytuacji jeszcze nie było. I teraz pytanie, ile potrwa odbudowywanie autorytetu policji, pana zdaniem? Ja myślę, że my jesteśmy jeszcze w sytuacji, w której ten procent społecznego poparcia dla policji będzie jeszcze spadał. Mhm. A co za tym idzie, no będziemy mieli dalszy spadek tego społecznego zaufania. No tak słusznie pani podkreśliła, że kiedyś to zaufanie było jedno z większych, jeżeli chodzi o poszczególne zawody. I to będzie problem nie tylko wizerunkowy, to będzie problem, w którym no, może dochodzić do swoistego rodzaju no, negatywnych ocen zwykłego obywatela, który z jednej strony będzie śmiał się z tej policji, ale z drugiej strony będzie się jej obawiał, a nie wszedł do niej jako do tego, który ma dbać o jego bezpieczeństwo, do tego funkcjonariusza, który o to bezpieczeństwo obywatela ma dbać. To teraz, jeśli pan pozwoli, od ogółów do szczegółów przejdźmy. Na tapet weźmy teraz przede wszystkim to, co wydarzyło się na Bałtyku, czyli tą słynną historię z hiszpańskimi poszukiwaczami bursztynu, którzy ciemną nocą, przy sztormowej pogodzie, z łódką bez wymaganych zgód tegoż bursztynu szukali. Przez 6 godzin, przez nikogo niepokojeni, mimo że cały czas pływali wokół polskiej infrastruktury krytycznej, chodzi o gaz. Kiedy już pojawili się funkcjonariusze policji, zadali pytanie, kim są, Hiszpanami, co robicie, szukamy bursztynu, dajcie numer, damy, okazało się, że nieprawidłowy. Zniknęli, rozpłynęli się w powietrzu. Na co wychodzi premier wczoraj i pytany mówi, że oczywiście sprawa jest sprawdzana, że będzie specjalne postępowanie w tej sprawie, no i że oczywiście może się okazać, że oni byli niebezpieczni albo że nie byli niebezpieczni. Jak pan to wszystko skomentuje?
Pierwsze, co się nasuwa, bo jeżeli byli niebezpieczni, bo tak się okaże, no to już ich nie będzie, ponieważ rozpłynęli się. W związku z powyższym, no to te stwierdzenie premiera no, jest swoiście humorystyczne. Jeżeli dodam do tego, że mamy do czynienia z kardynalnym błędem, no powiem tak, na wybrzeżu każdy wie, jak się szuka bursztynu. Funkcjonariusze policji wiedzą, kto jest zwykłym poszukiwaczem, a kto jest przestępcą, który niszczy środowisko, żeby ten bursztyn uzyskać. A w związku z powyższym, no, ten rodzaj patrolu, ten rodzaj kontroli jest po prostu haniebnie zły, śmieszny i dzisiejsze jakiekolwiek raporty mogą tylko dotyczyć, w jaki sposób, czy prawidłowo dokonano zatrzymania, kontroli, sprawdzenia tych osób. Bo jeżeli chodzi o raport co do samych tych osób, no to on już jest bezprzedmiotowy. Nawet jeżeli się okaże, że to są faktycznie jakieś osoby niebezpieczne, jak to stwierdził premier, to jakie to ma w tej chwili znaczenie, kiedy tych osób już nie ma i nawet nie można zweryfikować ich danych osobowych. A pana zdaniem to były osoby niebezpieczne? Ma pan jakieś przypuszczenia, kto to był, co tam robił, z czyjego polecenia? Pani redaktor, jeżeli ktoś nie dysponuje danymi, które od razu są do zweryfikowania, jeżeli ktoś podaje telefony, które są telefonami, no, gdzie też nie można ich zweryfikować. Jeżeli zatrzymanie tych osób, no, pomoc im, bo to była jeszcze kwestia im pomocy, następuje w okolicznościach, w których ich tłumaczenie w żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy, no to wszystko to powinno zapalić lampkę czerwoną u funkcjonariuszy policji, którzy powinni sprawdzić te osoby poprzez systemy informatyczne, poprzez pracę operacyjną, i dopiero wówczas podjąć decyzję, wypuszczamy ich. Mm-hmm. No dobrze, ale kto to mógł być? Czy w ogóle pan nie chce spekulować w tej kwestii, tylko czeka pan na jakieś dalsze ustalenia, o ile one się w ogóle pojawią? No bo wszystko, co pan powiedział, wskazuje na to, że raczej już nie ma czego wyjaśniać, bo to jest musztarda po obiedzie. Trudno w tej chwili spekulować. No, te spekulacje pojawiają się w przestrzeni publicznej, począwszy od terrorystów, poprzez osoby, które no, chciały dokonać jakiejś kradzieży. Nie chciałbym tutaj poddawać się spekulacji. Na pewno bliższy jestem poglądowi, że to były osoby, mówiąc nomenklaturą premiera, niebezpieczne niż bezpieczne. Dobrze, to teraz jeszcze jedna kwestia, panie ministrze. Jak to pana zdaniem jest możliwe, że przez 6 godzin oni niczym nie niepokojeni sobie dryfowali w okolicach polskiej infrastruktury krytycznej? Żadne służby się nimi nie zajęły, żadne. I to jest właśnie coś, co powinno też być przedmiotem tego raportu, albowiem no, to pokazuje sytuację, w której każdy potencjalny terrorysta może w Polsce przy infrastrukturze krytycznej być, nic mu się nie stanie, a w związku z powyższym ma potencjalne możliwości zrealizowania swoich zamierzeń, jeżeli były to zamierzenia terrorystyczne. Przykłady, które mamy w Europie i nie tylko, jesteśmy też w dobie działań wojennych, powinny no, powodować, że powinniśmy być szczególnie ostrożni i właśnie tak infrastruktura krytyczna powinna podlegać jak najbardziej diametralnej kontroli, a tego tutaj nie było. No ale już widzimy, że właśnie nie podlega. To, co pan powiedział, że nie było tej kontroli. I teraz pytanie, czy to jest niefrasobliwość, czy to jest brak kompetencji, czy to jest głupota, czy to jest zamierzone działanie? No któraś z tych wersji musi być prawdziwa? No która z tych wersji musi być prawdziwa, natomiast która... Nie odpowiem pani na to pytanie. Myśl, no, najdalej idącą jest i najbardziej niebezpieczną, że to jest celowe działanie. No, odrzucam tą wersję, bo wskazywałoby, że spośród no, polskich urzędników, polskich funkcjonariuszy są osoby, które współpracują z terrorystami. Oczywiście no, nie odrzucam jej całkowicie, natomiast wydaje mi się, że jest ona najmniej prawdopodobna. Bardziej się skłaniam, czego przykłady również przekazała pani w trakcie zapowiedzi naszego programu.
że mamy do czynienia z niefrasobliwością, że mamy do czynienia z olewactwem, że mamy do czynienia z brakiem starannego, rzetelnego działania w pionie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wiemy, że na początku przejęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy mieliśmy bardzo daleko idące czystki kadrowe, nie tylko w polskim wojsku, ale także w policji. Czy pana zdaniem to jest wypadkowa właśnie tych decyzji? To może być wypadkowa tych decyzji. To może być wypadkowa tych decyzji, albowiem niejednokrotnie stawiano na osoby, które są, które określalibyśmy jako mierne, ale wierne. A co za tym idzie, osoby, które niejednokrotnie nie mają doświadczenia, nie mają oparcia w swoim środowisku zawodowym. Natomiast są bardzo dobre dla polityków, dla partii, a nie dla bezpieczeństwa zwykłego obywatela i dla bezpieczeństwa państwa, jakim jest Polska. To teraz kolejny kamyczek do ogródka tych wątpliwości wokół komendanta Szymczyka. Teraz afera z udziałem jego brata. Według dziennikarzy chodzi o karuzelę VAT-owską. Wiemy, że sąd aresztował pozostałych podejrzanych. Brata pana komendanta Szymczyka nie aresztował. Tłumaczy się sąd w ten sposób, że ma pod opieką brat pana generała Szymczyka osobę chorą onkologicznie, w związku z tym nie można go aresztować, ponieważ zostałaby ta osoba bez pomocy. Problem tylko polega na tym, że tego argumentu sąd użył dopiero kiedy sytuacja zatoczyła szerokie kręgi, jeżeli chodzi o opinię publiczną. Wcześniej tego tłumaczenia nie było, mimo iż dziennikarz bardzo usilnie próbował się dowiedzieć, skąd taka, a nie inna decyzja sądu o braku aresztowania. Czy pan widzi tutaj jakiś związek przyczynowo-skutkowy między generałem Szymczykiem, jego bratem i prokuratorem od Ziobry, który bezpośrednio interweniował w sprawie brata pana komendanta głównego? Tak, najbardziej widzę. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem takiego permanentnego stosowania takiego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Mhm. Regułą powinno być stosowanie środków wolnościowych, czy też brak w ogóle środków zapobiegawczych, ale oczywiście w pewnych sytuacjach prokurator sięga po tymczasowe aresztowanie. Tutaj problemem nie jest sama decyzja sądu, bo sąd jak najbardziej mógł dokonać oceny, że akurat ta osoba nie powinna być tymczasowo aresztowana z uwagi na przesłanki zdrowotne, przesłanki opieki nad najbliższą rodziną. Tutaj decyzją dziwną, która rodzi krytykę, a jednocześnie pewnego rodzaju spekulacje, jest decyzja prokuratora, który chciał złożyć zażalenie od niezastosowania przez sąd tymczasowego aresztowania, a jego przełożony polecił mu, żeby takiego zażalenia nie składał. I to jest dziwne, ponieważ tak się składa, że ja uczestniczę w wielu sprawach dzisiaj jako adwokat, gdzie prokuratorzy idą z tymczasowym aresztowaniem, następnie sąd nie stosuje tego tymczasowego aresztowania i proszę mi wierzyć, w 100% w każdym przypadku prokuratorzy żalą tą decyzję. Nie zawsze sąd wyższej instancji podziela rację prokuratury, niejednokrotnie ich nie podziela, ale ci prokuratorzy chcą uzyskać tą odpowiedź, czy mają rację, czy też nie, od sądu w wyższej instancji i tak jak zaznaczyłem, żalą decyzję sądu, który nie stosuje tymczasowego aresztowania. Tutaj prokurator też chciał zażalić tą decyzję, ale przełożony mu polecił nieskładanie tego zażalenia. A w związku z powyższym to rodzi wątpliwości, bo ja wiem, jaka jest pragmatyka zawodowa prokuratorów. Wszystko żalimy, co jest niekorzystne dla nas, aczkolwiek w mojej ocenie to jest błędna praktyka, a tutaj nagle nie została ona zastosowana i nagle jedna z osób, w stosunku do której sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania, ta decyzja nie została zażalona w wyniku działań przełożonego tego prokuratora. I to budzi wątpliwości, to budzi spekulacje i to budzi zdziwienie w sytuacji, kiedy tak jak zaznaczyłem, pragmatyka zawodowa prokuratorów jest taka, że żalimy, jeżeli nie uzyskaliśmy tymczasowego aresztowania.
Pan trochę zna środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości, środowisko polityczne skupione wokół Zbigniewa Ziobry. Gdyby pan miał nam wytłumaczyć jedną podstawową rzecz i jedną podstawową zależność, oczywiście ze swojej perspektywy, dlaczego pana zdaniem środowisko Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński tak kurczowo Szymczyka bronią? Przecież to działa tylko tak naprawdę na niekorzyść partii rządzącej, bo sytuacja zaczyna się robić nie tylko przerażająca, ale też śmieszna. A śmieszność, jak wiadomo, dla każdej władzy jest rzeczą najgroźniejszą. Co takiego się dzieje wokół komendanta Szymczyka, że PiS tak bardzo mocno go broni, mimo że kolejne sprawy związane z nieprawidłowościami w policji wypływają? Ale bardzo możliwe, że w pewnym momencie zostanie przekroczony ten punkt krytyczny i jeżeli się okaże, że partia rządząca będzie na osobie generała Szymczyka tracić, to proszę mi wierzyć, następnego dnia zapadnie decyzja o jego odwołaniu. W mojej ocenie dzisiaj to jest pan generał Szymczyk jest komendantem głównym, który jest bardzo przydatny. Osoba, która ma tyle wpadek, osoba, która jest w jakiś sposób uzależniona od, poprzez te swoje wpadki od polityków, jest osobą, która no, jest przydatna na tym stanowisku, bo wykona wszystko, czego politycy będą od niego oczekiwać. I nie mówię tutaj o politykach z punktu widzenia przełożonych, jakim jest minister spraw wewnętrznych, ale o politykach, którzy są politykami w partii rządzącej. No, taka osoba jest po prostu nader przydatna. Z tym jednak zaznaczeniem, że jeżeli nastąpi z punktu widzenia partii rządzącej pewien punkt krytyczny, gdzie jednak nie będzie warto utrzymywać komendanta na tym stanowisku, następnego dnia będzie odwołany. Panie ministrze, czy dzisiaj można już postawić taką tezę i zaryzykować takie stwierdzenie, że dziś policja stała się politycznym instrumentem albo właściwie instrumentem w rękach polityków? W dużej części przykłady, które nawet padły w trakcie naszej rozmowy, pokazują, że to twierdzenie jest coraz bliższe prawdzie. Coraz bliższe, ale jeszcze, jak rozumiem, według pana nie do końca prawdziwe. Bo nie można mówić o całej policji. Można mówić o pewnych... No, wydaje się, że tutaj kierownictwo jest jak najbardziej oddane linii partii politycznej. I pana zdaniem, bo o tym też rozmawialiśmy wcześniej, ale nie zarejestrowałam odpowiedzi na to pytanie. Jak długo może potrwać odbudowywanie autorytetu policji? Bardzo długo. Niestety bardzo długo, albowiem to już nie mamy do czynienia tylko z wpadkami, z naruszaniem prawa, ale jest coś takiego jak śmieszność, a z tym strasznie trudno jest walczyć. Kolejna osoba, która będzie kierowała policją, musi być osobą o naprawdę krystalicznej życiorysie, o dużym autorytecie wśród samych funkcjonariuszy i musi no, zapanować swoistego rodzaju odbudowa tego, co się straciło. Ja dzisiaj, prowadząc kancelarię, mam wiele spraw, gdzie niejednokrotnie bronimy funkcjonariuszy policji, ale niejednokrotnie są oni po drugiej stronie, gdzie słyszę wypowiedzi rodzin, osób, które niestety nie mają zaufania do policji. Stracili to zaufanie. Co więcej, boją się, a czasami boją się w sposób irracjonalny, że ta policja im zagrozi, mimo że takiego akurat niebezpieczeństwa nie ma. Czyli z jednej strony obawa, z drugiej strony śmieszność. To wszystko to te aspekty, które trzeba będzie odbudowywać. Panie ministrze, to teraz, jeśli pan pozwoli, zostawimy temat policyjny. Jeszcze chciałam wykorzystać pańskie doświadczenie także jako prokuratora krajowego i zapytać o pana ocenę tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili na styku Zbigniew Ziobro, cała reszta rządu. W kontekście także oceny premiera stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, który mówi, że jest on w pół zapaści, i pana Ziobry, który oskarża premiera o to, że dopuszcza się zdrady stanu. Co według pana, oprócz fruktów politycznych i stanowisk, łączy jeszcze te dwa środowiska? Środowisko Ziobry i środowisko Prawa i Sprawiedliwości. I czy zgadza się pan z opinią premiera, że polski wymiar sprawiedliwości jest w stanie pół zapaści?
To łączy. No łączy oczywiście to, że mamy do czynienia z partią, która jest w koalicji z Solidarną Polską i która współrządzi. A w związku z powyższym to jest dzisiaj jedyny wyznacznik wspólnego działania. Ta olbrzymia przepaść pomiędzy premierem a ministrem sprawiedliwości jest przepaścią nie do zakopania. Zresztą już słyszymy na co dzień, premier wypowiada się krytycznie o ministrze sprawiedliwości, a minister sprawiedliwości mówi to samo o premierze. Gdyby nie było tej zależności współrządzenia i braku kilku posłów do większości, no to taki minister sprawiedliwości zostałby na pewno odwołany. Natomiast to prawdą jest, że mamy do czynienia z zapaścią w wymiarze sprawiedliwości. Długotrwałe postępowania prokuratorskie, długotrwałe postępowania sądowe, przedziwne decyzje. Proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni ostatnich kilku dni miałem okazję zapoznać się, to też pokazuje pewien problem, zapoznać się z aktami, gdzie w aktach tych znalazłem polecenie wiceprezesa Sądu Warszawskiego, który to wiceprezes poleca składowi sędziowskiemu w sprawie, w której oskarżony jest znany były polityk Platformy Obywatelskiej, poleca, żeby tą sprawę procedować szybciej, poleca, żeby rozprawy były systematycznie bardzo często prowadzone i samo w sobie to byłoby bardzo dobre. Tylko że w tym samym sądzie niedawno na przestrzeni tych samych kilku dni otrzymałem pismo, że ponieważ sąd nie ma terminów w 2023 roku, w związku z powyższym uprasza się strony, ażeby w kwestiach spornych doszły do porozumienia, tak żeby od 2024 roku procedować w tej sprawie. Proszę zobaczyć, sprawa zwykłego obywatela nie ma terminu w 2023 roku w sądzie okręgowym w Warszawie, a sprawa polityka opozycji jest polecenie wiceprezesa sądu, ażeby sprawnie, bardzo szybko i skrupulatnie tą sprawę prowadzić. No to też pokazuje pewien, bym powiedział, no, obraz wymiaru sprawiedliwości. Dla jednego szybko, sprawiedliwie i systematycznie, sprawnie, starannie, a dla zwykłego obywatela za rok będziesz miał termin. Taki mamy klimat. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Janusz Kaczmarek, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były prokurator krajowy, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękuję również, do widzenia.